Pierwsza walka na gali Fener 11. Jeszcze troszeczkę tak pustawo było na sali, to nie przeszkadzało, żeby się gdzieś tam tak w 100% zmobilizować do tej walki? Troszkę byłem zawiedziony, że moi kibice nie zdążyli wejść jeszcze, ale w drugiej rundzie już słyszałem doping, a jak odbierałem puchar, to już słyszałem, że są. Także cieszymy się przynajmniej, że widzą, jak wygrywam. No właśnie, widzieliśmy, jak wygrywasz. Ta walka potoczyła się dla ciebie bardzo szczęśliwie. Czy tak właśnie zakładałeś sobie, że ten pojedynek ma wyglądać? Nie miałem planu na walkę. Przygotowywałem się w każdej płaszczyźnie i myślę, że byłem w stanie skończyć zarówno w stójce, jak i w parterze. A akurat weszła balacha, była okazja, to wyciągnąłem. Czy ta walka układała się tak, jak sobie to wyobrażałeś? Czy to tak właśnie myślałeś, że ten bój może się potoczyć? Tak jak mówię, nie miałem planu na walkę. Albo inaczej, wszystkie scenariusze brałem pod uwagę. Wiedziałem, że jestem dobry w parterze i w stójce, także nie bałem się żadnej płaszczyzny. Czy czymś zaskoczył cię twój rywal? Nie. Skromnie. Nie zaskoczył mnie. Jak widać, dominowałem całą walkę. Troszkę jak złapał dosiad, zrobiło mi się gorąco, no ale na szczęście szybko uciekłem z niego i przeszedłem do Taktarowa. Marcin Frankiewicz, z którym tam byłeś dzisiaj na tej gali, to potem miałem wrażenie, że możesz więcej sobie polatać i być bardziej porzucanym po tej walce niż w trakcie niej. Tam radość była tak ogromna. To chyba taki sukces, no chyba najbardziej spektakularny jak na razie, jeśli chodzi o twoje występy. Myślę, że to zarówno dla mnie, jak i dla mojego klubu był największy sukces. Co prawda biliśmy się już my jako klubowicze na kilku galach, ale ta była największa. Także to jest zarówno sukces, jak i dla mnie, dla trenera, jak i dla klubu. Troszeczkę jakbyś mógł powiedzieć przygotowania do tego pojedynku. Mówisz, że planu jako takiego na ten bój nie było. A jeśli chodzi o same przygotowania, jak to wyglądało przed tą walką? Codzienne treningi, dużo pracowałem kondycyjnie. Jak widać tutaj też jeszcze za mało było tej kondycji dopracowanej. Ale robiłem zarówno parter, stójkę. No, rozwijałem się w każdej płaszczyźnie, bo nie wiedziałem czego się spodziewać po moim przeciwniku. Gdzie czujesz najwięcej braków póki co jeszcze w tym, jeśli chodzi o płaszczyzny? Nie, aż tak to nie. Myślę, że na każdym polu mam jakiś poziom, ale zarówno parter, jak i stójka jest jeszcze dużo do nadrobienia, do szlifowania. Jakie plany na przyszłość? Czy masz kontrakt z Fenerem na wyłączność? Czy możesz walczyć w innych, mniejszych organizacjach? Jak to wygląda i jak planujesz swoje następne starty w roku? Nie pamiętam, jak mam w kontrakcie zapisane, ale chyba mogę gdzie indziej walczyć. Na razie nie planuję. Na pewno chciałbym zawalczyć u mnie w mieście na Grappler Night, na gali, którą organizuje mój klub. I zobaczymy, co przyniesie czas. Dziękuję pięknie. Dziękuję. Pozdrawiam wszystkich.